każdym rokiem zawodników przybywa. Cieszymy się bardzo, bo się staje badminton coraz bardziej popularny w Jaworznie. Dwa mecze wygrałam, jeden przegrany, ale nie poddaję się, mam jeszcze szansę na trzecie miejsce. Trzeba dużo ćwiczyć na pewno, trzeba mieć silne ręce, żeby odbijać. Mam nadzieję, że to będzie miły akcent przedferyjny. Za nami Mistrzostwa Miasta Jaworzna Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w badmintonie. Ta dyscyplina sportowa staje się coraz popularniejsza w Jaworznie. Zaskoczyła nas oczywiście pozytywna liczba tych uczestników, bo mamy 11 szkół, jest prawie 50 zawodników, zawodniczek. Ponad 120 meczy, 130 meczy, a więc dużo. Dwie najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów będą reprezentować miasto na zawodach regionalnych, mierząc swoje siły z drużynami z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz Będzina. Zaobserwowałem tutaj kilku zawodników i zawodniczek, którzy systematycznie od kilku lat bywają w tym gronie najlepszych, czyli stają na podium. I mam tutaj kilka uczestniczek, które już swoją karierę sportową kontynuują w profesjonalnym klubie. Zawody były dotowane przez Urząd Miejski w ramach programu Uczniowie na Start, 9. edycja. Organizatorami byli Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jaworznie, KS Woland i MCKS Jaworzno. Wielu zawodników jest sportowionych, na pewno to wychodzi z innych dyscyplin, bo w naszym mieście dominuje siatkówka, piłka nożna, inne dyscypliny. Badminton jest taką dyscypliną niszową. Ale no, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem tych zawodników w naszym klubie również przybywa, w tych grupach młodzieżowych, ze szkół podstawowych. No i tak jak pan właśnie mówi, będziemy szlifować te talenty. Zmagania sędziowali Dariusz Opatrzyk, Bartosz Pytka i Mariusz Kowalski. Organizatorzy składają również podziękowania dla Stowarzyszenia Prywatnych Kupców Manhattan oraz radnych Rady Miejskiej w Jaworznie za sponsoring nagród rzeczowych. W kategorii kobiet najlepsza okazała się szkoła podstawowa numer 14, a indywidualnie pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Kołodziuk ze szkoły podstawowej numer 15. Było dużo chętnych i były takie, że tak powiem, kwalifikacje, bo graliśmy między sobą. No i w końcu pojechałam ja i moja koleżanka Kasia oraz Tymon i Patryk. Drużynowo wśród chłopców na podium stanęła drużyna ze szkoły podstawowej numer 6. Indywidualnie najlepszym chłopakiem w turnieju był uczeń szkoły podstawowej numer 6 Adam Bochenek. W kategorii gimnazjum wśród kobiet najlepsza okazała się drużyna z gimnazjum numer 8. Mistrzem wśród gimnazjalistów został Jakub Raźny z gimnazjum numer 4.